Taką książeczkę z 2015 czy 16 roku. To jest książka Dialogi. Rozmawia tu Adam Michnik z Nawalnym. No przewspaniała to jest książka. Nawalny zapatrzony w Michnika. Adamie, doradź mi. Po naszej rozmowie ja pójdę do kawiarni, fajna muzyka, super kawa na mleku bez laktozy, bo ta kawa jest wtedy słodsza, nie trzeba słodzić, flat white, z ziarno z Brazylii. I jakby tekst o wojnie i schronie w bloku brzmi abstrakcyjnie, ale weźmy ten kadr sytuacji obecnej, odsuńmy, spójrzmy na to w szerszej perspektywie. Jeśli w Polsce się w dużej mierze Unię Europejską idealizuje, to nie wyobrażacie sobie, jak to jest na Ukrainie. No, to jest tam w ogóle wizja taka, że po wejściu kraju do Unii przychodzą nowi urzędnicy z walizkami pieniędzy, które władują w gospodarkę. To jest jakiś totalny mit. Jak mówisz, że pewne rzeczy są dla nas oczywiste, Ukraińcy się na tym przejadą, stracą prawdopodobnie swoje terytoria, to straszne, straszne czasy idą po prostu. Rosja otrzyma taki impuls do następnej fali imperializmu, że jakby dziwnie się krzyczy o tym, jak to, my to teraz robimy w tym programie, gdy to tak naprawdę nikogo nie ruszy. To jest niesamowite.